Spróbujmy obliczyć 6 razy 37. Teraz pokażę Wam jeden ze sposobów na policzenie takiego mnożenia, a w przyszłych filmach zobaczycie też inne sposoby i sprawdzimy, dlaczego to wszystko tak dobrze działa. Mój ulubiony sposób jest taki. Często nazywa się go mnożeniem pisemnym. Bierzemy większą liczbę, nie ma znaczenia, czy to działanie zapisane jest jako 6 razy 37, czy w odwrotnej kolejności 37 razy 6. Obydwa sposoby zapisu są równoważne. 6 razy 37 równa się 37 razy 6. Większą liczbę 37 zapisujemy na górze, mniejszą liczbę 6 zapisujemy pod nią, tak żeby zgadzały się pozycje. Jedności pod jednościami, dziesiątki pod dziesiątkami i tak dalej. Szóstka jest jednocyfrowa, ma tylko jedności, więc zapisujemy ją tutaj. Znak mnożenia tutaj, kreska tutaj i liczymy. Taki zapis to po prostu inaczej zapisane to 37 razy 6, co jest równe temu 6 razy 37. To co robimy, to mnożymy tę dolną liczbę, szóstkę, przez każdą z cyfr liczby górnej po kolei. Czyli najpierw 6 razy 7. Pamiętamy z tabliczki mnożenia, że 6 razy 7 to 42. W mnożeniu pisemnym nie zapisujemy tego 42 tak po prostu, tylko dwójkę zapisujemy w pionie jedności, a czwórkę przenosimy do kolumny dziesiątek i zapisujemy na górze. Teraz mnożymy 6 razy 3. Znowu z tabliczki mnożenia 6 razy 3 równa się 18, ale zanim zapiszemy 18, musimy jeszcze zagospodarować jakoś tę przeniesioną czwórkę. 6 razy 3 równa się 18 i dodajemy jeszcze to 4 i mamy razem 22. 22 możemy już w tym przypadku zapisać, pamiętając o tym, żeby zgadzały się kolumny. 6 razy 3 równa się 18, dodać 4 równa się 22. I tak otrzymujemy odpowiedź 222.